Witam Was serdecznie w cyklu Malowanie MDF-u od A do Z. Dzisiaj zajmiemy się aplikacją izolantu na wszystkie krawędzie cięte, czyli wszystkie surowe krawędzie MDF-u. Izolant, akurat ten mój, który ja używam, miesza się go z utwardzaczem w proporcji 1:1. Izolant aplikuje starym pistoletem z tego względu, że szkoda mi nowego pistoletu takiego do lakierów, do takich rzeczy jak izolant. Położymy izolant na wszystkie te krawędzie. Musimy je zaizolować, aby zmniejszyć im chłonność. Z tego względu, że jest to krawędź, która będzie piła niezmierne ilości podkładów. Jeżeli nie zastosujemy izolantu, będziemy tu tego podkładu lać, to wszystko będzie nam wpijać i nie będzie efektu zamierzonego. Także w tej chwili mieszam izolant i przystępujemy do malowania. Izolant kładę raz, można go kłaść dwa razy. Ja izolant kładę raz, czekam, odstawiam na 2 godziny, po 2 godzinach już kładę podkład na formatki. Ważne jest, aby już na tym etapie formatki odpuścić i odpylić, bo po szlifowaniu one są całe w pyle, także już na tym etapie musimy to wszystko odkurzyć, przemyć benzyną. Akurat tutaj będę stosował benzynę ekstrakcyjną z tego względu, że jest tańsza od zmywacza silikonowego. Odpuścimy sobie również siereczkę antystatyczną, to jest tylko podkład, także nie musimy tutaj tak rygorystycznie trzymać się tych zasad lakierniczych. Przystępujemy do pracy. Izolant mamy zaaplikowany. Przez noc nam to wszystko ładnie wyschło, w zasadzie nawet za długo. Izolant schnie około 2 godzin, także mogliśmy podkładowanie już wczoraj zacząć, ale nie zdążyłem. Powierzchnia po aplikacji izolantu jest niechłonna. Stworzyła się taka powłoka, która nam izoluje goły MDF surowy od podkładu, także już ta powierzchnia nie będzie nam wpijała podkładu, będzie łatwiej to wszystko podkładować. Izolantu już papierem ściernym nie przycieram, bo szkoda
Szkoda by było przetrzeć tą powierzchnię właśnie, która się stworzyła, to szkliwo takie. Czas na mieszanie podkładu. Mniej więcej musimy oszacować, ile tego podkładu nam potrzeba. Dzisiaj zrobimy mieszankę na podstawie tej skali. Nie będziemy korzystać z tych stosunków, tylko wymieszamy według tej skali, dolejemy rozcieńczalnik i dolejemy katalizator. Stosunek, w jakim będziemy to mieszać, to jest 35% utwardzacza, czyli katalizatora, dolewamy do objętości podkładu. I korzystając teraz z tej skali, odczytujemy, mamy 350 ml podkładu. 350 plus 35% to jest 472,5. Tyle lejemy utwardzacza. Mieszamy. Po wymieszaniu ważne jest, aby taką mieszankę odstawić, powiedzmy, na te nawet 10 minut, żeby ona spokojnie sobie postała, wszystkie składniki dobrze się powiązały. Nie należy od razu wlewać do pistoleta i zaczynać malowanie. Rozcieńczalnika dodajemy tyle, ile przewidział producent tej farby, a w zasadzie dodajemy według własnych preferencji. Podkładowanie zaczynamy od wszystkich krawędzi. Od uchwytu rozwijania go i te wszystkie krawędzie maluję dwa razy. Nieco odczekam, żeby podeszło. Następnie maluję krawędzie trzeci raz i już maluję podmaskę. Zależy mi na tym właśnie, żeby podkładu było nieco grubiej na krawędziach, aby móc potem mieć z czego wyszlifować, zniwelować te wszystkie pory, które mamy na MDF-ie. Formatkę musimy oczywiście przemyć, bo jest zakurzona w czasie izolowania. Izolant nam siadł na formatkę, musimy to wszystko przetrzeć. I przystępujemy do podkładowania. Thank you.
Jeszcze jedna sprawa jest taka. Musimy te krawędzie nieco przyczeć papierem, ponieważ w czasie aplikacji izolantu napielimy tutaj tą krawędź i ta krawędź jest świecąca. No się świeci to wszystko. Także musimy to przymatować, żeby podkład miał dobre podłoże, dobrą przyczepność. Papier na kostkę i szlifujemy. Jak widzicie, formatki mamy już zapodkładowane. Kolejnym etapem będzie już finalne szlifowanie pod lakier. Tą stroną się bardzo nie przejmujemy. Ją już po lakierowaniu ostatecznym musimy i tak przeszlifować papierem ściernym, aby pościągać wszystkie zapylenia pod kurze z podkładu, z lakieru wcześniej, z izolacji, z izolantu. Także formatki muszą schnąć 24 godziny. My dopiero jutro je będziemy szlifować. Także na dziś
prace zakończone na tym etapie, na którym chciałem. Przez noc fajnie sobie to wyschnie. I szlifujemy jutro. Już jest finalne jutro przygotowanie pod lakier. W odcinku trzecim będziemy już lakierować na wysoki połysk, na gotowo. No i prawdopodobnie też w trzecim odcinku przepolerujemy jeszcze te formatki już na gotowo. Ja się z Wami żegnam. Cześć!